Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu transformacji naszego siedliska. Transformujemy go w żółwim tempie. Tak. Jak każda transformacja powinna przebiegać. Dokładnie. No, widzieliście w poprzednim odcinku, jak szkielet, znaczy nie szkielet, część już szkieletu wiaty powstało, ale zabrakło nam drewna, więc teraz pojechaliśmy po... drewno. Po krawędziaki, znaczy to będą, no krawędziak to jest, ale to na tym będzie dach oparty, będzie krokwia, no i łaty, żeby to wszystko złapać. To jest już jakby końcowa faza, ale ja już chcemy mieć wszystko na miejscu, wiecie, znacznie łatwiej się pracuje, jak wszystko jest. Tak, czego nam jeszcze brakuje? No i tak jeszcze nam brakuje, no bo my poszerzyliśmy sobie wiatę. Ona będzie miała teraz w starym wydaniu miała mieć 6 na 4, czyli 24 metry, a w nowym wydaniu będzie miała 5 na 8, czyli 40 metrów kwadratowych robimy wiatę. Duża, co? 40 metrów. Tak, to jest 40 metrów. Teraz dopiero się kapnąłem, że to jest 40, kochanie, a nie tak jak myśmy mówili, że ten. Aha. No. Ty grubasie, schodź stamtąd. Także będzie, bo chcemy mieć nawisy, wiecie, żeby z boku też nie padało. Takie, to nie jest taka cała wiata, no po prostu nawisy. No takie nawisy. Ale pod dachem będzie, tak, sama wiata będzie miała 24 metry. Gdzieś tak mniej więcej. Chociaż nie, to pod, jak to liczyć właściwie? No, dobra, zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Dobra, rozpakowujemy, tak? Grubasie, mój. Nie za dobrze ci? Patrz, patrz, tatuś, jaki tu las! Tatuś, nie przeszkadzaj nam tu. Tato, jaki chłodny ty jesteś, tato. Gdzie byłeś, że taki chłodny jesteś, nienagrzany? Aleś ty wielkolud. Ty wielkolud jesteś. No, parę mało. No już sio. Sio, tato, sio. No już sio. Dobrze, dobry pies. Czekaj, bo... aha. Ty patrz, patrz! Ty podjarany jesteś jak 150, co? Rydzu, co ty się grzejesz? Gruby rydzu, ty się nie grzej. Gruby rydz, wstawaj. Grubasie. Ale mu dobrze, co? No. Powiem, że ci ostatnio też przy tej pogodzie trochę tak odżył. Grubasie. Yeah. No. Aha, ja to co, blacha? To trzeba pasami ściągać. To co, teraz blacha? No blacha. Zaciągamy pasy. Słuchajcie, zastanawiajcie się. Główki blachy ciągną zamiast je się kupić i rozładować. No. Nie no, chcemy mieć taką samą po prostu. Żeby ten ząb był taki sam. Dokładnie. Nie wiemy, czy to są standardy, nie znamy się. A dwa, jakby się dało kolor dopasować. Żeby to nie wyglądało jak w ciapki. Miało być mniejsze, a wyszło jak zwykle. A u nas tak samo, jak wiatę stawialiśmy, znaczy nie wiatę, dla pomieszczenie dla kózek też miało być, pamiętasz? Mniejsze o połowę? Tak. I wyszło większe. Więc już mamy lekcję, że już jak teraz robimy większe. No. To idę sobie. Ale wiecie, my już chyba kosztami się również podzielimy z wami.
No na pewno jest to opłacalna sprawa, stawianie samemu. Raz, że grubszy materiał, bo człowiek jak wie co robi, to no ten materiał może sobie wykorzystać jaki chce. A dwa, że... Czekaj, skręcisz kochanie, patrz, skręcisz chyba. O, no prosto teraz. Tam też? Z tyłu? Wiesz co? No. Cholera. Co takiego? Co, może coś płaskiego? Przecież to zniesie, nie? No właśnie tak boję się, żeby... A pamiętasz, on dawał taki kołek. A to, czy nie? Nie, ale gdzie on jest? Nie. Mały deski. Tak? Ale grubemu dobrze. Nic, głupia sprawa, bo tu było nie zaczepione dobrze i to się posągnęło. Ja się straszyłam. Ja też. Znowu będziemy musieli się myć. Tak ci nie pomoże. No Marcin taką metodę ma. Na deseczkę, żeby się nie podpinało. Uważaj, uważaj, nie tak mocno. No i mamy. To co, psio, jedziemy? Psio, jedziemy. Dobra. Komulec temu go, tak? Mhm. Komulec temu go. Przyjechaliśmy teraz po blachy, ale no niestety, bo jak wcześniej kupowaliśmy blachy na ten projekt, to było już jakiś czas temu, a kupowaliśmy drugi sort, więc chcieliśmy dokupić i niestety nie ma takiej ilości, jaką byśmy chcieli. Więc teraz kombinujemy z Marcinem. No będzie trochę taki składak, ale może jakoś go ułożymy, że ten nawis, który Marcin planuje, będzie w innym kolorze. No i teraz próbujemy, coś szukamy, bo do kompletu znaleźliśmy dwie, a nam pięć brakowało. I no teraz główkujemy, jak to zrobić. No tak to jest, no jak się nie przewidzi wszystkiego na początku, ale wiecie co, no ciężko tak policzyć wszystko skrupulatnie, ile tego musicie kupić. A szczególnie jak u nas, wiecie, wszystko się zmienia cały czas. My ewoluujemy z miesiąca na miesiąc i nam nowe pomysły przychodzą do głowy. Z miesiąca na miesiąc Marcin mówi, że jesteśmy starsi. No więc, no, musimy coś innego wymyślić. Jakąś inną blaszkę wykombinować. Trzy, tak? Dwie dałeś, no. Dwie twoje. I jedna moja to jest trzy. I ja mam 5 na tym, to jest 8, czyli 8. Mamy 9-metrowy dach. No. Dobra. Czyli co, 3 te? Nie, czy 3 te mniej? Te. No. Dobra. Dobra. Z jednej wyjdą 3, czyli 3. Ty, dobra. Które bierzemy? No te na górze. Te tutaj, no, tak? Najbardziej zbliżone, nie? No wiem, że kolorystyka trochę będzie inna, ale no trudno, tak wyszło. Ale można to, słuchaj, to przedłużkę, ja mogę zacząć od przedłużki i ona może być z tyłu wiaty, rozumiesz? No, 1,14 m. No, nie to dobrze. Aha, że od tyłu wiaty, żeby było jak najmniej widoczne, to? No. No to może. Wiesz, tylko od góry, ale tam, a tam drzewa zaczynają rosnąć. To no i tak tam drzewa, jest. Faktycznie to a może zakryje. Od góry. No nie wiem. Dobra, no dobra, będzie jak będzie, trudno. Dobra, to jak bierzemy dwie czy trzy, damy radę trzy, czy to już przesada? 3,5 metrowe możemy spróbować. Choć co mi będzie ciężko z regału zdjąć. Aha, dobra, to co, dwie czy pojedynkę? Dwie. Dobra. Nie. To trzy będzie ciężko z regału zdjąć. Masz rację, ja już to przywiozę. Też ładny daszek. Dobra, nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. No, różnią się kolorami. No, ale no trudno. Jest jak jest. Trzeba sobie radzić z tym, co się ma.
przykurzy się, ten spadnie na to, ten, jak się nazywa, liście, tak. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie pani zadowolona. Najważniejsze, że mamy. Tak. I nie będzie nawet padać. Może w zbliżeniu pokażę. Ja mam pokażę. No jest, no. Ale pokombinujemy, będzie ładnie. Ziemnie robią. Zamiast budować wiatę, to ją rozbierają. Myślicie, chyba im się już coś, wszystkie klepki odkleiły. Zaraz wam wytłumaczymy dlaczego. Moment, zabieram jeszcze tylko jedną deskę. I już wam opowiadam. Pojechaliśmy wczoraj na zakupy, żeby kupić właśnie łaty i jak krokwie. I krokwie. Ale nie było takich, jakie chcieliśmy. Marcin sobie wymyślił, że chciał 10 na 5, znaczy nie wymyślił, tak powinno być poprawnie. Niestety nie mieli. No i byliśmy postawieni przed faktem dokonanym, że albo kupujemy 6 na 8, albo 6 na 12. No i wygrała niestety, cena wygrała. No ale tak przyjechaliśmy i Marcinowi to tak, no spać to mu nie dało. Mówi, kurczę, po co mi ta grubość, a nie ma tej wysokości. No majster, opowiadaj trochę, no bo co to ja tutaj baba jestem. Będzie nie wiem, czy to widać. Będzie słychać, pewnie będzie, bo ja zawsze mordę drę. Tak, ty masz donośny głos. Właśnie o to chodzi, że przy krokwiach chodzi o wysokość bardziej deski, a nie o jej grubość, więc stwierdziliśmy, że ponieważ one dosyć będą dużo wystawać na zewnątrz, czyli około 1,30 m z tamtej strony, już nie będą miały podparcia. Wiecie, wszystko jest zarypiście, jak nie ma dużych wiatrów, albo nie ma dużych wiatrów, albo nie ma śniegu, ale jak zaczyna śnieg spadać, to wszystko zacznie pięknie uginać. I stwierdziłem, że po co robić, wiecie, taką mocną strukturę, jak myśmy tu zrobili, a przeoszczędzić na krokwiach. Fakt, że to nie jest takie błahe przeoszczędzenie, bo tamte kosztują dwa razy więcej, no po prostu jest dwa razy więcej drewna. Ale prawie dwa razy więcej, ale no musi być to mocne, bo taka płachta jak spadnie, jakby to wiatr poderwał, albo wiecie, spadłby, a samochód będzie pod spodem, to strat będzie tyle, że te kilkaset złotych więcej po prostu nam się mocno odbije. Także stwierdziłem, że nie ma co jakby pójść w taniość. Może i by było dobre, ja nie jestem konstruktorem, wiecie, ja na wyczucie takie rzeczy biorę, to co widziałem na budowach mniej więcej, zauważcie, że domy mają znacznie większe spadki dachów i spadki, bo są to często trójkątne i krokwie są znacznie też właśnie większe. Oczywiście ja rozumiem, że w wielu przypadkach po prostu jest to tym spowodowane, że są ceramiczne albo jakieś tam betonowe dachówki i to waży, ale to jest płaski dach. Także zmieniamy to, to jest kilkaset złotych więcej, ale no mam nadzieję, że przynajmniej da radę, bo mówię, to jest tylko z głowy. Może to trzeba taką jak to, to jest 20 cm.
albo w ogóle powinno być więcej podparć. Oczywiście tu jeszcze wszystkie będą zastrzały, będzie, tych podparć jest znacznie więcej, to nie jest cała, jakby to nawet konstrukcja jeszcze nie jest cała, ale właśnie, jest jak jest. Kraduniu, odkładamy przyczepkę i nosimy, nosimy, raz, dwa. Trzeba, bo ty mi tyle tego dałeś, to bo... No co? Spokojnie, spokojnie, ja wezmę, kochani, bo to i ci pomogę, wiesz, tak po jednej to bez sensu. Tylko że ona mi się nie zsunęła właśnie. Dobra, bierz. Nie wiem, cały czas w banie ryją. Są na tamte pole, może. Tak. Poczekam. Widzicie, to się nanosimy, no. Jak się nie pomyśli... Albo źle pomyśli. Ja nie mówię, może i one by wytrwały. Porządne drewno, porządna decha. Nie upieram się, ale nie chcę tego sprawdzać na własnej skórze. Czy mam rację, czy nie mam. Powtórka z rozrywki. Dla was minęła sekunda lub dwie, dla nas około 3-4 godzin. No. Czy przesadzamy? Nie, no 3-4 godzin przesadzamy. Nie, ale z półtora godziny zajęło to. I wiecie co, czasami się tak człowiek dziwi. Boże, dzisiaj nic nie zrobiliśmy, gdzie ten czas uciekł. Ale trzeba było tak, o, no widzieliście, zapakować, pojechać. Wypakować. Przyjemnie pogadać. Dokładnie, znowu zakupy zrobić i poplotkować. I półtora godziny pękło. No, no jak nie więcej, kochani. No jak nie więcej, no. No i tak, no i właśnie i teraz mamy no takie porządne deski. Zaraz zobaczycie, jakie będziemy rzucać, o ile nam się uda, bo to już ciężkie, to są C24. Tak. Także wiecie, mniejsza ilość sęków. Porządna decha, porządna. Teraz się już nie boję o dach. Myślę, że cała konstrukcja odpowiada również tym krokwiom, że nie są osłabione. Wszystko będzie się razem pięknie wzmacniać. Dobra, to my ładujemy na górę i lecimy. Muszę rękawiczkę już teraz wezmę. Weź, kochanie, co chcesz.
ta deska i kilka następnych desek będą poprzeczne, łączące tą konstrukcję z najdłuższą lewą i prawą, czyli tylnią i przednią. One będą połączone w ten sposób ze sobą. Czyli tu mamy konstrukcję już prawie gotową, tylnia i przednia i tylnia. I teraz będziemy w ten sposób je łączyć. Łącz je z zastrzałami. Także po to te dechy będą postawić. Tych desek tam wejdzie 6. Poczekaj, ja tam pójdę. Poczekaj, no. Poczekaj. Szkoda takiej deski, no. Co? Taki odpad. No. Dobra, nie szkodzi, już się nie przejmę. Dobra, już się nie przejmę. Dobra, już puść. Ale ci wiesz co to? Bo mi się że... Puść. Pamiętaj, że ja chcę, żeby to było równo. Jest równo? Czekaj. Jest czy nie jest? Jest. Tak? No, jest równo, idealnie. U mnie. Chodź tutaj, na resztę. Dobra. Tam równo jak jest? Widzisz? Widzę. Jest dobrze? No, ale wiesz co? Jak chcę? Mnie nie dotyka w ogóle tak słabo. Czekaj, puść, 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 puść. O. Czekaj, to puść, jeszcze puść, puść. Jeszcze nie jest równo. Puść. Dynga, no dawaj do góry. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, i teraz opuść trochę. Dobra, poczekaj. Dobra, i teraz przejedź. Do przodu? Tak. Dobra, dobra. Trzeba napompować koło. I ten, dobra, i wyłącz. I daj mi ten następny... Co? No, ten ukośnik. Drągal.
Dobra, na dzisiaj skończone. Wzięłam, podjaśniłam obraz, tylko żebyście widzieli chociaż cokolwiek. A jutro co, kochanie? No, jutro będziemy kładli krokwie. I po krokwiach zadecyduję o sztywności tego całego dachu i ewentualnie jeszcze go powzmacniam jakby konstrukcyjnie. Na razie mogłoby być lepiej, ale wiem, że cały dach to jest również potworne usztywnienie tego wszystkiego, także ja miałem to samo, jak budowałem tamte gospodarcze pomieszczenie, że wiecie, chwiało się chwiało, dopóki tego dachem nie spiąłem i po prostu wtedy, wiecie, cegła, twarde jak beton. Dobra, schodź kochanie. Może jeszcze zdążymy na czata? No. Bo no chyba jest za 10:08 albo już dalej. No. Kicaj. To wiesz co, ja nie wyjdę tędy. Wolałbym, żebyś podjechała, bo nie chcę mi się już tu przycisnąć. Dobra. Przyrżnę się. Dobra. Co będę teraz robił? Mała popraweczka, bo ja rozmierzyłem sobie krokwie. Wychodzi, że rozmieszczenie ich jest to 53 cm, co bardzo mi cieszy, bo jest dosyć gęsto, więc spokojnie powinny wytrzymać jakieś tam śniegi i wiatry, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo 60 by wystarczyła, jest 53. Natomiast tutaj ten kawałek zastrzału muszę podciąć niżej, ponieważ podnosi mi to krokwie, a mi się to nie podoba. Czyli taka operacja estetyka. No i właściwie nie estetyka, bo podniesiona krokwia łata by mi troszeczkę robiła balona, a ja tego nie chcę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pamiętajcie, na budowie nie wchodzi się w klapkach, tylko ja mogę wchodzić w klapkach. Fajne, co? Powiem wam, że strasznie mi się podoba, nigdy tak nie robiłem. Wyszło płasko jak piłą, jakbym to robił na tej pile stołowej. Kurde, proszę pana. No, wszyscy będziemy zadowoleni. Tu mam już oczywiście kreseczki porobione, żeby się nie pomylić. Co ja idę teraz robić? Teraz to ściągam. I zaraz mam jedną stronę tylko rozmierzoną, więc zaraz idę drugą rozmierzyć, poustawiam tam dechy, no i zacznę montować na takie coś. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Widzicie, takie lewe i prawe są uchwyty. Na takie coś będą krokwie montowane z dwóch stron i z przodu i z tyłu. Także cztery takie uchwyty na jedną krokwie, tak żeby było porządnie. Pamiętajcie, że wiata jest specjalnym takim budyneczkiem, można powiedzieć, poniekąd. I tutaj nie ma co żałować moim zdaniem na materiale, bo tylko góra was wszystko trzyma razem. No dół też, ale góra jest bardzo ważna, żeby usztywnić. Dobra, zabieraj tą, widzicie mojego buta, bo mi się źle pracuje. Dobrze, no ale próbuję pokazać, co robisz.
nie wiem, wzmacniam, znaczy no krokwie montuję. Nie wiem jak się nazywa. Fachowo ta deska, ta. No, Marcinowi chodziło o tą długą deskę, tak? No. Ja się teraz muszę to przelecieć z każda deska ma 4 takie blachy. I 3 śruby na jedną blachę. Na jedną blachę 6 śrub. Także sobie policzcie ile tego jest kręcenia. Ale wiesz, teraz to już się trzyma i to jak złapię tam i wszystkie je razem plus łaty, to powinno mocno, mocno to wszystko usztywnić. Pamiętajcie, tak właśnie ja pokazuję, jak tego nie robić. BHP. BHP, pamiętajcie, to jest dokładnie na odwrót robicie. Czyli musicie robić tak, żeby było 2 razy szybciej. Byłam na wdechu, wiesz? To na wdechu, ty byłaś? No. Rajta. Dobra, to dzisiaj koniec. Uwalony jestem potwornie. Cały czas jest super ciepło. Także mógłbym sobie lampę zapalić, bo to się ściemnia. Nie wiem jak to widzicie, bo ja trochę podniosłem jasność obrazu. Ale myślę sobie, że jutro chciałbym włożyć blachy na dach. Myślę, że ich nie zainstaluję z powodu temperatury. Montowanie dachów w pełnym słońcu. Można udaru dostać. Robiłem to z tym naszym gospodarczym pomieszczeniem. Blacha się nagrzewają, potworne, wiecie, ciepło idzie do góry, potworne wrażenie. Także jutro, bo to deski leżą luzem, łaty leżą luzem, więc jutro je przygważam. Myślę, że widzieliście, że to się wszystko trochę chwieje, więc po prostu to wzmocnię już tak na amen, bo to jest, te wszystkie wzmocnienia to były takie, te deski, to wiecie, tak na czas konstrukcji było zrobione. Także wzmocnię to na amen, wjadę sobie samochodem, zobaczę jak to ustawić, żeby mi w drzwi nie uderzało. I może jak będę miał siłę, wrzucę blachy na górę. Bo to nie by był najgorszy pomysł, mi się wydaje, bo blacha na górze by mi zrobiła to, że to jest kawał ciężkiej roboty, takie blachy wrzucić, one ważą, trzeba to będzie jakoś wciągać. Klaudia będzie mi pewnie od dołu pomagać, nie wiem, coś pomyślimy. Jakby były na górze, to było super, super postęp. Także wiata prawie na ukończeniu.